Pluszaki, rozrabiaki. Poszukiwanie w bałaganie. W pluszakowie, niech się o tym każdy dowie. Pluszaki bawią, pluszaki broją, pluszaki psocą. Kto psoci, kto? Oto miejsce, w którym pluszaki czekają na pierwsze spotkanie z dzieckiem, które je wybierze, przytuli i zabierze ze sobą do domu. Mieszkają tu stojąc w idealnym porządku i wyglądają podobnie jak inne, zwykłe zabawki. Tylko nieliczni wiedzą, że każdy pluszak tutaj żyje, bawi się, uczy i rozrabia. Jeśli zaprzyjaźnisz się z którymś, może zdradzi ci swoje tajemnice? Przed przygodą się nie schowasz, zajrzyj dziś do pluszakowa. My pluszaki rozrabiaki, szykujemy się do draki. My pluszaki rozrabiaki, szykujemy się do draki. Witaj, moje drogie dziecko. Byłeś tu już kiedyś? Tak. Znajdź swoje imię lub znak, a twój przewodnik oprowadzi cię po pluszakowie. Dalej. Przewodnik po grze. Witaj w pluszakowie, naszym magicznym i tajemniczym sklepie z zabawkami. Jeśli chcesz, rozejrzyj się najpierw po sklepie, kierując kursor myszki w lewą lub prawą stronę. Możesz klikać na różne obiekty znajdujące się na ekranie. Niektóre z nich mogą zareagować na taką zaczepkę. U dołu ekranu znajduje się wybrany przez Ciebie pluszak. Będzie on wędrować po pluszakowie razem z Tobą, a jeśli zajdzie taka konieczność, podpowie Ci, gdzie w danej chwili warto się udać. U góry ekranu znajduje się ikona sakiewki, pod którą znajdziesz informacje o ilości zebranych przez Ciebie plusztonów. Plusztony rosną na pędach na terenie całego pluszakowa. Klikaj na nie, aby je zebrać. I pamiętaj, niezebrany pluszton znika po pewnym czasie. U góry ekranu znajduje się również telewizorek, w którym będziesz mógł obejrzeć filmy składające się na fabułę gry. W każdym pomieszczeniu znajdują się obiekty, których kliknięcie uruchomi minigry. Na przykład tę z projektowaniem sklepowej wystawy. Lub zabawę z pająkiem w kółko i krzyżak. To znaczy kółko i krzyżyk. Jeśli będziesz chciał udać się do innych pomieszczeń w sklepie, przesuń kursor do prawego lub lewego krańca ekranu i kliknij, gdy zmieni się w żółtą strzałkę. A tymczasem baw się dobrze w pluszakowie z tulkiem, kolcem, łatkiem, z drapką i pusią, swoimi nowymi przyjaciółmi. Jeśli będziesz potrzebować pomocy, kliknij na ikonę ze znakiem zapytania u dołu ekranu. Ojej, ale tu bałagan. Oj, daj spokój, papciu. To tylko malutki bałaganik. Malusieńki. Ach tak. I rozumiem, że ten malusieńki bałaganik zupełnie wam nie przeszkadza. Nie. No tak, po co w ogóle pytam? Przecież sprzątać i tak muszę ja. Zaraz. Po co ja tu przyszedłem? Ach, tak, chowam właśnie do pudełek wszystkie świąteczne ozdoby. Ale nigdzie nie mogę znaleźć tych dwóch bałwanków, które ściągnęliście wczoraj z choinki. Gdzie one są? One... Bawiliśmy się nimi, a potem nie pamiętam dokładnie. Ani ja. Na pewno się kiedyś znajdą, dziadku. No chyba, że się roztopiły.
Niech z wami to tak zawsze. Potraficie tylko bałaganić. Lepiej pomoglibyście przy sprzątaniu. Właśnie rozbieram choinkę i przydałoby mi się więcej rąk do pracy. Dziadek przesadza z tym sprzątaniem. Ajajaj, tylko sprzątać i sprzątać. Komu to potrzebne? A w końcu bałagan wcale nie jest taki zły, skoro na mnie przeszkadza. Ojojojojoj, ratunku! Pomocy! Słyszeliście? Ktoś wzywa pomocy. To pod tą górą zabawek. O, zdaje się, że głos dobiega z samego spodu. Wyciągnijcie mnie stąd! Ratunku! Och! O! Kto to może być? Nieważne kto, trzeba mu pomóc. No, ale najpierw musimy posprzątać tę stertę, inaczej go nie wyciągniemy. Nie. No to migiem! Bierzmy się za układanie! Cieszę się, że znów mogę gościć cię w Pluszakowie. Tęskniłem za tobą. Ojej, ale z nas gapy. Bawiąc się, zasypaliśmy kogoś lawiną zabawek. Trzeba szybko to posprzątać i wydostać biedaka spod tej sterty. Szybko, chodźmy do magazynu. Magazyn. Kliknij na stos zabawek, żeby rozpocząć grę. Gra. Układanie zabawek. No tak, narobiliśmy bałaganu, to teraz musimy to posprzątać. Mam nadzieję, że mi pomożesz. Razem pójdzie nam dużo szybciej. Ja podpowiem ci, gdzie położyć te wszystkie zabawki, a ty przeciągnij je na odpowiednią półkę za pomocą lewego przycisku myszy, dobrze? Na początek ułóż zabawki tak, aby każda z nich odpowiadała rozmiarem półce, na której ma się znaleźć. Zabierajmy się do pracy. Pasuje idealnie. Pasuje idealnie. Bardzo dobrze, ta zabawka pasuje tu w sam raz. Bardzo dobrze, ta zabawka pasuje tu w sam raz. Pasuje idealnie. Świetnie ci idzie. W twoim pokoju musi panować chyba wielki porządek, bo znasz się na sprzątaniu jak mało kto. Musimy sprzątać dalej. Teraz przeciągnij na najwyższą półkę wszystkie zabawki w kolorze czerwonym, a na najniższą zabawki w kolorze niebieskim. Jeżeli jakieś zabawki zostaną, połóż je na środkowej półce. Powodzenia! Bardzo dobrze, ta zabawka pasuje tu w sam raz. Widzisz, sprzątanie jest fajne. Pasuje idealnie. Pasuje idealnie. Pasuje idealnie. Widzisz, sprzątanie jest fajne. Pasuje idealnie. Widzisz, sprzątanie jest fajne. Fantastycznie! Jesteś prawdziwym mistrzem w układaniu zabawek. Mam nadzieję, że kolejne zadanie będzie dla ciebie równie łatwe. Teraz musimy ułożyć na najwyższej półce wszystkie zabawki, które mają koła, a na najniższej zabawki w kształcie kwadratu. Jeżeli jakieś zabawki zostaną, połóż je na środkowej półce. Powodzenia! Bardzo dobrze, ta zabawka pasuje tu w sam raz. Pasuje idealnie. Widzisz, sprzątanie jest fajne. Widzisz, sprzątanie jest fajne. Pasuje idealnie. Widzisz, sprzątanie jest fajne. Pasuje idealnie. Pasuje idealnie. Brawo! Posprzątaliśmy już wszystkie zabawki. Brawo! Czas na niespodziankę. W nagrodę otrzymujesz specjalną dekorację do akwarium.
Patrzcie, to ten bałwanek z choinki, którego szukał dziadek. Taki mały, a tak głośno wrzeszczał. Głośno? Też byś głośno wrzeszczał, jakby cię przygniotła tona zabawek. Lepiej popatrz na mnie. Całkiem się zniszczyłem przez ten bałagan. Miotła złamana, guziki pogubione. A przecież jestem choinkową ozdobą. Powinienem być piękny, a tu co? Kto teraz zechce powiesić mnie na choince? Oj, oj, oj. Przepraszamy, bałwanku. Nie chcieliśmy cię zniszczyć. Nie martw się, naprawimy twoją miotłę. Mniejszą miotłę. Lepiej powiedzcie mi, gdzie jest mój brat bliźniak. Wczoraj zdjęliście nas z choinki, ja wylądowałem w tym bałaganie, a mój brat? Co z nim zrobiliście? Twój brat? Wzięliśmy go wczoraj na podwórko. Bo chcieliśmy ulepić takiego samego. Ale nie przynieśliśmy go z powrotem. Pewnie leży gdzieś pod śniegiem w jakiejś zaspie. Nie, nie, tylko nie to. Tylko nie w zaspie. I jak ja go teraz odnajdę? No to narozrabialiśmy. Teraz już wiem, dlaczego dziadek zawsze powtarza, żeby odkładać zabawki na swoje miejsce. Spokojnie, zastanówmy się. Przecież musi być jakieś wyjście. O, mam pomysł. Obydwa bałwany mają na głowach metalowe garnki, a w piwnicy leży stary wykrywacz metali dziadka. Jeśli uda nam się go uruchomić, z łatwością znajdziemy z jego pomocą drugiego bałwana. Ta zdrabka to ma głowę. Wykrywacz metali to świetny pomysł. Z jego pomocą na pewno odnajdziemy drugiego bałwanka. Miejmy tylko nadzieję, że wykrywacz jeszcze działa. Zejdźmy do piwnicy i przekonajmy się. Piwnica. Kliknij na wykrywacz metali, żeby rozpocząć grę. Gra: poszukiwanie bałwanka. Gdzieś pod śniegiem ukryty jest brat naszego bałwanka. Spróbujemy go odnaleźć za pomocą wykrywacza metali. W końcu na głowie ma metalowy garnek. Zaczynajmy. Najpierw musimy wziąć z przybornika u góry ekranu wykrywacz metali. Kliknij na niego. Bardzo dobrze. Teraz przesuwaj wykrywaczem po ekranie spokojnie i powoli. To precyzyjna praca. Śmiało, zobaczymy, czy coś znajdziemy. Coś tu chyba jest. Szybko kliknij lewym przyciskiem myszy. Tak jest, zaznaczyliśmy to miejsce specjalną flagą. Czas odłożyć nasz wykrywacz, przesuń go do przybornika i kliknij myszką. Teraz musimy odkopać śnieg. Kliknij na łopatę w przyborniku. Bardzo dobrze, mamy już łopatę, więc możemy sprawdzić, czy naprawdę coś znaleźliśmy. Klikaj na miejsce zaznaczone flagą, aby odkopać śnieg. Musimy kopać dalej. Wspaniale, coś znaleźliśmy. Odłóżmy łopatę. Teraz weźmy miotełkę, aby delikatnie odgarnąć resztę śniegu. Klikaj teraz na wykopany dołek. Sprawdźmy, co znaleźliśmy. Jeszcze trochę śniegu zostało. Niestety, to nie nasz bałwanek. Musimy szukać dalej. Odłóżmy miotłę do przybornika i weźmy wykrywacz, aby rozpocząć poszukiwania od nowa. Bardzo dobrze. Teraz przesuwaj wykrywacz. Coś tu chyba jest. Tak jest. Teraz musimy odkopać śnieg. Bardzo dobrze. Musimy kopać dalej. Teraz weź... Nie, to nie to. Może następnym razem się uda.
Bardzo dobrze. Teraz przesuwaj wykrywaczem po ekranie spokojnie i powoli. To precyzyjnie. Coś tu chyba jest. Tak jest. Zaznaczyliśmy to miejsce specjalną flagą. Teraz musimy... Bardzo dobrze. Musimy... Wspaniale. Teraz... To niestety nie jest bałwanek. Odłóżmy miodło do przybornika i ponownie użyjmy wykrywacza metali. Bardzo dobrze. Teraz przesuwaj wykrywaczem po... Coś tu chyba jest. Teraz musimy... Bardzo dobrze. Musimy... Wspaniale. Teraz we... Jeszcze. To niestety nie jest bałwanek. Odłóżmy miodło do przybornika i... Bardzo dobrze. Teraz przesuwaj... Coś tu chyba jest. Tak jest. Teraz musimy odkopać śnieg. Bardzo dobrze. Musimy kopać dalej. Wspaniale. Teraz weźmy miotełkę. Udało się! To bałwanek! W końcu go znaleźliśmy! Hurra! Brawo! Czas na niespodziankę! W nagrodę otrzymujesz specjalną dekorację do akwarium. Bracie! Jesteś cały. Już się bałem, że odmrozisz sobie nos w tych śniegowych zaspach. Na szczęście w porę po mnie wrócili, ale ty, bracie, widzę, że dużo bardziej ucierpiałeś pod tą górą zabawek. Tylko popatrz, jak wyglądasz. Nie gniewajcie się na nas. To wszystko przez ten bałagan. Więcej do tego nie dopuścimy. Nigdy. A co macie zamiar zrobić ze mną? Wyrzucicie mnie? Przecież nie nadaje się już na ozdobę choinkową. Ależ skąd? Naprawimy cię. A potem schowamy was do pudełek, żebyście się nie zniszczyli przed kolejną gwiazdką. Ale najpierw musimy pomóc dziadkowi rozebrać choinkę. Święta były w końcu dla wszystkich, więc to nie fair, żeby sprzątał po nich tylko dziadek. Racja! Biegnijmy do dziadka! Trzeba poukładać pozostałe bombki w pudełkach, bo jeśli się zniszczą, to czym udekorujemy choinkę w przyszłym roku? Chodźmy do sklepu. Dziadkowi na pewno przyda się pomoc przy porządkowaniu świątecznych ozdób. Kliknij na choinkę, żeby rozpocząć grę. Gra porządkowanie ozdób. Jeśli w układaniu ozdób jesteś równie dobry jak w układaniu zabawek, to nie mamy się o co martwić. Na ekranie zobaczysz zaraz najróżniejsze bombki. Zbieraj je za pomocą strzałek na klawiaturze w momencie, kiedy znajdą się pomiędzy lampkami. Ale uwaga, łap tylko te bombki, które wskazuje wzornik u dołu ekranu. To znaczy, że musisz wciskać odpowiednie strzałki na klawiaturze w odpowiednim momencie. Powodzenia! Zaczynamy! Pamiętaj, żeby zbierać tylko te bombki, które widnieją w ikonce u dołu ekranu. Musisz też uważać na chochliki. Jeśli pomylisz się trzy razy, chochlik pomiesza nam strzałki na bombkach. Ale jesteś szybki! Mamy ją! Ale jesteś szybki!
ale jesteś szybki. Brawo! Udało nam się pozbierać wszystkie potrzebne bombki. Brawo! Czas na niespodziankę! W nagrodę otrzymujesz specjalną dekorację do akwarium. Kochani, dziękuję za pomoc. Teraz wszystkie ozdoby są bezpieczne i mogą spokojnie sobie czekać do następnej gwiazdki. Wiesz, papciu, to sprzątanie wcale nie jest takie złe. W bałaganie wszystko się gubi. I niszczy. Tylko zobacz, co się stało z naszym bałwankiem. Przygniotła go góra zabawek. My naprawdę nie chcieliśmy, dziadku. No, nosy do góry, kochani. Spróbuję naprawić tego waszego bałwanka. Najważniejsze, że ozdoby się znalazły. O, dziadku, jesteś wspaniały. Najlepszy na świecie. Już nigdy nie będziemy bałaganić. Obiecujemy. Słyszałeś, bracie? Zostajemy w Pluszakowie. Reklama. Pokoloruj plakat na ścianę sklepu, który będzie zachęcał dzieci do odwiedzania Pluszakowa. Kliknij pędzlem na wybrany kolor farby, a potem na obszar, który chcesz pokolorować. Możesz też urozmaicić plakat stemplami, klikając nimi na ekranie. Jeśli chcesz, aby twój plakat zawisł na ekranie sklepu, zatwierdź go, klikając na ikonę z zielonym znakiem. Dalej. Cofnij się. Cof.
Cofnij stempel. Zatwierdź reklamę. Wyjście. Telewizorek. Wszystkie scenki, jakie obejrzałeś do tej pory oraz gry, które udało ci się przejść, są zgromadzone w telewizorku. Kiedy najedziesz na obrazek, usłyszysz, jaka scenka bądź gra się pod nim kryje. Kliknij na wybrany obrazek, a następnie na zieloną strzałeczkę u dołu ekranu, aby go odtworzyć. To tak, jakby w telewizorku zapisane były wspomnienia pluszaków. Jeśli chcesz opuścić telewizorek, kliknij na ikonę drzwi. Przewodnik po grze. Wprowadzenie. Gra. Układanie zabawek. Scena pierwsza. Gra. Poszukiwanie bałwanka. Scena druga. Gra. Porządkowanie ozdób. Scena trzecia. Wyjście. Wyjście. Czy na pewno chcesz zakończyć grę? Tak. Do zobaczenia w Pluszakowie! W Pluszakowie, w Pluszakowie, niech się o tym każdy dowie. Pluszaki bawią, pluszaki broją, pluszaki psocą. Kto psoci, kto? To pluszak kolec. Razem z kolcem broi łatek, taki z niego jest gagatek. My pluszaki rozrabiaki, szykujemy się do draki. My pluszaki rozrabiaki, szykujemy się do draki. W Pluszakowie, w Pluszakowie, niech się o tym każdy dowie. W następnym odcinku wraz z pluszakami spotkacie 3 nowe zabawki i dowiecie się, że zazdrość to nic dobrego. Następny numer już od 29 lutego w kioskach.